Czołem ludziska, z tej strony Staszek, przedstawiam wam grę Dead in Bermuda. Grę, która jest mieszanką survivalu i zarządzania rozbitkami. 8 śmiałków rozbiło się na nieznanej wyspie i naszym zadaniem będzie po prostu, jak to zazwyczaj w survivalach bywa, przeżyć. Moglibyście zadać pierwsze pytanie, o Boże, znowu survival, Jezus Maria, ile tych survivali już było, pewnie znowu na to samo, na jedno kopyto i znowu to samo. Otóż, moi drodzy, nie. Ja też tak na początku myślałem, kiedy ogrywałem demo. Zazwyczaj demo ogrywam, nie wiem, 10-15 minut i już wiem mniej więcej, czy gra mnie na tyle zainteresuje, że będę chciał rozważyć jej zakup, może ogranie. W przypadku Dead in Bermuda, kiedy odpaliłem demo, wciągnęło mnie na 1,5 godziny. Ograłem grę do oporu na tyle, na ile gra mi w ogóle pozwalała i stwierdziłem, że wow, taka zupełnie nieznana gra niereklamowana. Myślę sobie, o kurde, to jest dobry materiał na to, żeby wam zrobić z tego serię, więc moi drodzy, pokażę wam dzisiaj, o co chodzi w Dead in Bermuda. Najfajniejszą rzeczą na początku, jaka jest, to oczywiście paralaksa. Lubię takie małe smaczki, ruszam myszką i się fajnie wszystko dyrda w tle. Najfajniejsza inna rzecz, która jest w tej grze, to jest to, że jeżeli ograłem demo i skończyłem demo na przykład tam na dniu 5, to gra mi pozwala zrobić continue i w tym momencie mogę kontynuować grę od tego momentu, którym skończyłem. Kolejna fajna rzecz, którą widzę od samego początku, mamy checkpointy. Nie wiem, czy to jest od samego początku gry, będzie mi robiło checkpointy z każdego dnia, czy na przykład ostatnie 4 dni. To też jest bardzo spoko, na przykład jak uznamy, że jeden dzień nam nie wyszedł, możemy po prostu się cofnąć i spróbować jeszcze raz od któregoś dnia wcześniej, a nie zaczynać rozgrywki od samego początku. To też jest moim zdaniem bardzo na plus. Ale, moi drodzy, zacznijmy grać w zupełnie nową grę i pokażę wam, dlaczego wydaje mi się, że to jest jeden z ciekawszych survivali, który wyszedł ostatnio na Steamie. Więc mamy samolot, mamy mnóstwo ludzi w tym samolocie, wszystko wygląda, jakby było pięknie, cudownie, aż tu nagle wybuch silnika, proszę bardzo, i spadamy, czyli w sumie bardzo, ale to bardzo klasyczne podejście do survivalu, tak? Ile już, kurczę się, ile już było takich gier, czy takich filmów, czy nawet serial, przecież serial Lost też na tym polegał, że był... Lecieli, kurde, ludy w samolocie i nagle się okazało, że spadli na wyspę, która okazała się jakąś magiczną wyspą, gdzie działy się cuda! Prawda. Tutaj mamy podobny klimat, tylko pierwszą rzeczą, pierwszą różnicą, która rzeczywiście odróżnia Dead in Bermuda od innych survivali, to to, że przede wszystkim nie mamy jednej postaci, tak jak chociażby w The Forest, albo w Don't Starve, tylko mamy tych postaci 8 i całą ekipą 8 ludzi musimy zarządzać, ale na początku mamy również prezentację małą tych tutaj ludzi, z którymi będziemy mieli czynienia, więc zobaczmy, jest Alejandro, który tutaj chce przegrupować wszystkich ludzi, żeby się wszyscy poznali. Dziękuję bardzo, że pomogliście mi zrobić tutaj, proszę bardzo, obóz. Jest bardzo zadowolona z tego, że w ogóle ktoś przeżył i że razem będą mogli przeżyć wspólnie ten horror, który się wydarzył. Więc mamy tutaj Alice i również jej męża, który zaraz... O, Robert, tak. Robert i Alice z Montrealu. Ona lubi, prawda, wspinać się po górach i gotować, więc próbuje tutaj poznać się z ekipą. W ten sposób również poznajemy jakby ważne cechy osobowości danej postaci. Mamy właśnie Boba, który nie wie co powiedzieć, ale ogólnie lubi tinkerować, czyli lubi sobie tam pobawić się, prawda, taka złota rączka prawdopodobnie. A, no i lubi też wędkować. To też będzie ważne, zaraz zobaczycie, o co chodzi z tymi wszystkimi skillami. Tu ważne są właśnie skille, które posiadają te wszystkie postacie. Alejandro ma 32 lata. Tak się złożyło, że jest menedżerem, że tak powiem, resortu, w którym się mieli wszyscy zatrzymać na wakacje, na które lecieli, ale się okazało, że cóż, pierwszy lot od 10 lat, no i dupa. Nie opowiedział o sobie nic więcej. Mamy też również laskę, która nazywa się Winters, w ogóle doktor Bethany Winters z Londynu. Ona może nam pomóc, jeśli chodzi o sprawy medyczne, czyli mamy... O, mamy w ekipie medyka, jest dobrze. Jest również Yuri. Yuri, który mało mówi... Jest również Iliana, która właśnie mówi, że jej ojciec niezbyt dużo mówi, ale Iliana ma 16 lat, pochodzi z Rosji i właśnie, and Julia married my dad last summer, czyli właśnie mamy małą rodzinkę, czyli jest Iliana, jest Yuri, mąż, ojciec i jest Julia, bądź Julia, jeżeli to też jest Rosjanka, która jest żoną Yuriego. Mamy też Jacoba, który jest typowym takim, powiedziałbym, dupkiem, który dużo wie, dużo potrafi, ale jednocześnie jest przekonany o swoim geniuszu. Znam parę osób, które mogłyby powiedzieć to samo o mnie, ale mniejsza o tym, mniejsza z tym.
jest Jacob, czyli prawdopodobnie ma coś wspólnego z paleniem kawy. Sparzeniem kawy. To jest gość, który po prostu przygotował się całe życie na taką ewentualność, po prostu mistrz survivalu, self-proclaimed, tak, czyli samozwańczy, nazwijmy to. On oczywiście tu już zaczyna się, prawda, rozporządzać, że przestańcie wszyscy płakać, trzeba zdobyć czystą wodę i rzeczy, żeby zrobić ognisko. No tutaj Alejandro się z nim zgadza. Teraz powinniśmy jeszcze uczcić chwilą ciszy wszystkich tych, którzy nie przeżyli wypadku i na pewno ich duchy będą nas nawiedzać w nocy. Okej, zawsze będziemy mieli coś takiego po każdej nocy, którą będziemy przeżywać, będziemy mieli podsumowanie dyskusji. Dyskusje to jest bardzo ważny element również tej rozgrywki, ponieważ zaraz zobaczycie, jakie relacje, jakie zależności mogą być pomiędzy w ogóle całą ekipą. Więc mamy na początku 10 sztuk drewna, kamienia i to jest coś chyba, co tutaj nazywają w ogóle jakąś grzybem, czy jakąś chubą, czy czymś suchym po prostu. Okej, moi drodzy, zaczynamy grę. Gra nas tutaj powituje takim ładnym mini tutorialem, którym będzie nam tłumaczyła, jak grać. Przede wszystkim możemy poruszać się po całym obozie, który tu mamy. Widzicie, cały czas ta paralaksa jest aktywna, to jest bardzo fajny efekt. Możemy się poruszać prawdopodobnie również strzałkami. Tak, możemy się przemieszczać tak właśnie w trzy rejony bardzo szybko. Zaraz zobaczycie wszystkie rejony. No i możemy przemieszczać i przydzielać postaci do różnych aktywności. To jest moim zdaniem rdzeń tej gry, tak? Czyli właśnie tu chodzi o to, żeby zarządzać garstką rozbitków, czyli możemy ich po prostu przydzielać do różnych akcji. Teraz nam gra mówi, żebyśmy tutaj kogoś wzięli do przeszukiwania rozbitego samolotu. Klikniemy sobie tutaj w różne miejsca, mamy różne miejsca, różne się podświetlają, mamy workshop, mamy tutaj bibliotekę, mamy tutaj właśnie miejsce ognisko, gdzie oni wszyscy się zbierają w nocy, mamy tutaj to jest miejsce, gdzie mamy w ogóle nasz inwentarz, czyli wielka torba. Tutaj mamy water tank, czyli beczkę z wodą. Woda też jest istotna, o tym za chwilę. A tutaj mamy wyjście do dżungli, żebyśmy mogli eksplorować wyspę. Czyli mamy eksplorację, mamy survival i mamy zarządzanie zasobem ludzkim. Dobrze, moi drodzy, a więc, co jest ważne? Przede wszystkim zobaczmy sobie, jak wygląda podgląd wszystkich naszych ludzi. Proszę bardzo, tutaj mamy 5 głównych jakby statystyk. Głód, choroba, depresja, zmęczenie i obrażenia. Jeżeli którykolwiek z tych pasków osiągnie 100%, dana postać ginie. Jeżeli jakaś postać zginie, to prawdopodobnie to jeszcze nie jest koniec gry. Możemy grać mniejszą liczbą ludzi, ale jeszcze nie doszedłem do tego, żeby ktokolwiek mi zginął, ponieważ demo pozwalało mi tylko przejść przez 5 dni, które są ogólnie spoko. Oprócz tego, że mamy podgląd na najważniejsze statystyki, mamy również skille. No i teraz zobaczcie, to jest coś, co tak naprawdę mnie ujęło od samego początku. Liczby. Dużo fajnych liczb statystyk, gdzie można planować, kombinować, czytać i dostosowywać swoje postacie do czynności. Czyli przede wszystkim teraz będziemy musieli dostosować, wziąć kogoś, żeby ktoś przeglądał, prawda, przeszperał cały wrak samolotu, więc powinniśmy wziąć kogoś, kto ma najwięcej punktów do scavenging, tak? Akurat w tym przypadku jest to Yuri. Jeszcze również Alejandro ma 48 punktów, ale najwięcej punktów ma Yuri, więc możemy kliknąć o tutaj test strzałkę, to nam wyśrodkuje do Yuriego i mamy dwa sposoby na przenoszenie przedmiotów, postaci. Albo klikamy prawym przyciskiem myszy, jedziemy do odpowiedniego pola, na które chcemy postawić i w tym momencie możemy wtedy taką postać tutaj przypisać do akcji. Jak widzicie, mamy również podgląd, który skill jest potrzebny w którym miejscu. Oczywiście przy crafting table potrzebny jest crafting. Przy biblioteczce, która będzie nam pozwalać uczyć się nowych receptur na różne przyrządy, potrzebujemy oczywiście wiedzy, więc musimy tylko kogoś do wiedzy, z dużą ilością wiedzy przypisać. No ale dobra, mamy scavenge przypisany, proszę bardzo. Teraz ta postać będzie oczywiście wykonywać czynności, które będzie zwiększać depresję i również lekko zmęczenie. Tutaj nam właśnie podsumowuje się to, co przed chwilą powiedziałem. Jak któryś z tych 5 statystyk pójdzie, osiągnie 100%, no to niestety nasza postać wyciąga ładnie kopytka do przodu i inne kluski. Także, jak widzicie, tu również mamy coś takiego jak efficiency, czyli prawda, efektywność danej czynności. I im więcej punktów, tym bardziej efektywne to będzie, więcej zbierze na przykład tutaj przedmiotów, prawda, albo lepszych. Mamy 12 użyć, czyli tak naprawdę możemy tylko 12 akcji wykonać i to będzie wszystko. Teraz gra nam mówi, o, przenieś kogoś, żeby zobaczyć, jak tam wygląda research. Czyli potrzebujemy kogoś z dużą ilością wiedzy. Kto tutaj jest najbardziej intelligentny? Pamiętam, że knowledge jest ważny. Okej, Iliana ma 56, Jacob ma 67,
Okej, czyli wygląda na to, że Iliana i Jacob są najbardziej... najbardziej pełni wiedzy, nazwijmy to, tak? Czyli okej, tego myszku przenosimy Ilianę tutaj, proszę bardzo. Również możemy przenosić na zasadzie drag and dropu, czyli klikam, teraz trzymam przycisk myszy i przenoszę postać na wolne miejsce. Proszę bardzo. Okej, czyli w tym miejscu będziemy po prostu wymyślać nowe receptury do craftingu. Jeśli osiągnie to 100%, będziemy mieli nową recepturę. Wszystko jest ważne właśnie od tego, jakie duże jest efficiency. Efficiency, czyli efektywność, jest uzależniona od punktów na dany skill. Dobrze, to teraz każda oczywiście postać ma swoje siły i słabości, to wiadomo. Możemy też zobaczyć, co będziemy... Tak, teraz musimy zająć dżunglu, ale możemy zobaczyć, jakie tutaj mamy, co będzie wynajdywane, czy nie będziemy mogli zobaczyć. Chwilowo jeszcze nie możemy zobaczyć, za chwilę będziemy się przyglądać bliżej tym rzeczom. Teraz gra nam mówi, o, przypiszmy 3 osoby do eksploracji. No więc zobaczmy, które postaci posiadają największe punkty do eksploracji. Zobaczmy, to będzie prawdopodobnie... Gdzieś tutaj musi być exploration. Okej, zobaczmy. Winters ma 43 punkty. O, Alice ma 67 punktów, czyli ona, pamiętacie, jak się przedstawiała, mówiła, że lubi hiking, czyli wspinaczkę, więc dlatego lubi również podróżować. Ma też dużo punktów do dyskusji i do gotowania. Możemy sprawdzić. Constitution to jest chyba taka odporność, werwa, on jest po prostu napakowany, bo więc dużo może znieść. I chyba, tak, on mniej się męczy. Widzicie, każda również, jak na każdą na tę statystykę najadę, to od razu mam podsumowanie wszystkich przyliczników, dokładnie widać co, gdzie, jak, z czym. To mi się bardzo podoba. Okej, weźmy Boba. Nie Boba, sorry, Alice. Dobra, Alice. Alice będzie, Alice, czyli Alicja w Krainie Czarów będzie zajmowała się eksploracją. Już tutaj mamy efficiency 1.23, więc to powinno nam już starczyć, ale gra mówi, żebyśmy przypisali 3 osoby. Więc zobaczmy, kto tam jeszcze miał wysoką ilość punktów eksploracji. Okej, wychodzi na to, że Winters i Alejandro, więc Winters i Alejandro też lądują tutaj. Też możemy używać, jak używam lewej strzałki, idziemy na lewą stronę kampusu. Górna strzałka wrzuca nas tutaj do ogniska, prawa strzałka wywala nas tutaj w miejsce, gdzie mamy dżunglę. Dół i góra, w sensie i dolna strzałka i górna strzałka wywala nas dokładnie w to samo miejsce. To jeszcze Winters też poleci tutaj, proszę bardzo. Okej, przypisaliśmy. Okej, dobra, teraz zajmiemy się przede wszystkim wybraniem miejsca, gdzie chcemy, żeby nasi podróżnicy się udali, eksplorowali i również zaczniemy coś w końcu robić, czyli przede wszystkim zrobimy ognisko. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, tu na razie jest napisane random area, czyli będziemy szli w losowe miejsce, ale możemy wytyczyć im dokładne miejsce. To jest właśnie mapka, bardzo prosta mapka, bardzo sprytna. Tutaj mamy rzeczy, które są zakryte i które musimy eksplorować. Widzicie, mamy dużo terenów na wyspie do eksplorowania, a te miejsca, które są zaznaczone żółtymi, bądź później również zielonymi kratkami, tu będą właśnie zielone kratki, jak tu będzie ląd, to po prostu możemy kliknąć, akurat w to miejsce nasi podróżnicy się wybiorą. Więc ja już wybrałem miejsce, możemy to wyłączyć. Bardzo proste, bardzo intuicyjne. Za chwilę wam opowiem, czym się różni rozgrywka jedna od drugiej, w sensie, czy rzeczywiście jest tutaj duży poziom regrywalności, czyli czy rozgrywki będą się różnić, jak zaczniemy nową rozgrywkę. Oczywiście będą się różnić, a czym się będą różnić, opowiem wam za chwilę. Tymczasem zajmijmy się właśnie workshopem, czyli zróbmy to, o co nas gra prosi. Mamy workshop i teraz proszę bardzo, tu będziemy mieli wszystkie receptury, rzeczy, które możemy wyprodukować, stworzyć. Na początku musimy zrobić ognisko. Tak się złożyło, że akurat gra nam rzuciła dokładnie takie surowce, których potrzebujemy, wiadomo, to w ramach tutoriala, więc okej, możemy zrobić campfire. Okej, dobrze, no i teraz, oczywiście, żeby odblokować nowe receptury, trzeba je tutaj najpierw wynaleźć, wymędrkować z książek, więc gra nam teraz mówi, żebyśmy przypisali 2 osoby do crafting station. Zostały nam ostatnie 2 osoby, więc no niestety wyszło na to, że będzie to Bob. Zobaczymy, ile on tutaj ma... Aha, no właśnie, można też kliknąć na postać, zobaczyć info i tutaj mamy też wszystkie podsumowanie. Nasze postacie potrafią levelować. Jak wykonują różne akcje, bądź biorą udział w eventach podczas eksploracji mapy czy wyspy, dostają expy. Jak dostaniemy expy, możemy wydawać te punkty na zwiększanie ich, proszę bardzo, tutaj, statystyk. Więc to jest bardzo spoko opcja, czyli jest taki RPGowy element tutaj również. No i mamy biografię, mamy tak zwane traity, czyli przykładowo, tutaj nasz Bob ma strong metabolizm, czyli silny metabolizm i tutaj o wiele wolniej
jakby zwiększa się choroba. Jak ktoś zachoruje, to o wiele wolniej będzie chorował, tak, że będzie to wzrastało do 100%, prawda? I jest również łowcą. Jeżeli będzie brał udział w akcjach, które są związane z łowiectwem, będzie jego skill dwukrotnie szybciej się progresował. To jest bardzo spoko, to trzeba brać pod uwagę. Każda tutaj, zobaczcie, osoba ma swoje własne traity. Będziemy się po drodze zapoznawać z nimi bardziej. Chwilowo wam wiadomo, pierwszy odcinek pokazuje wam w ogóle, jak gra wygląda. Jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani grą, to pewnie będziecie śledzić serię, bo na pewno serię z tego zrobię. Prawdopodobnie długo, bo gra na pewno mi się podoba. Tu możemy wyjść do głównego menu, ale jeszcze coś chciałem wam pokazać tutaj a propos tych relacji. Każda osoba ma relacje, punkty relacji do każdej innej osoby. Czyli widzicie, Bob z opinion about Alejandro minus 10, Alejandro z opinion about Bob 20. Czyli to oznacza, że po prostu Alejandro ma lepszą opinię o Bobie niż Bob ma o Alejandro. To jest trudne. Wiadomo, że najlepszą opinię ma o swojej małżonce, prawda? Także możemy każdą postać kliknąć i zobaczymy, jak ta postać lubi inne postaci. Wiadomo, że akurat w tym przypadku Jacob, czyli nasz, prawda, dupek ekipowy, najmniej lubi wszystkich. No, najbardziej jednak lubi Alicję i Julię. Może dlatego, że są laskami, mają więcej niż 16 lat i nie bawią się w trupami. W sensie nie grzebią, nie wiem, w strzykawkach na przykład, nie? Więc tak to wygląda. Wróćmy do rozdysponowania, więc weźmy sobie takiego Boba. Bob będzie bobał Boba. Wrzucimy go do workshopa. Tak samo weźmiemy laskę, zobaczymy, jak ona sobie da radę. Chcę ją zaznaczyć. Aha, bo klikałem campfire, czyli ognisko zamiast tak. 19 punktów tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o crafting, ma nasza, jak miała na imię? Ogólnie laska? Julia? Chyba Julia, tak? Okej, no dobrze, no i teraz najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o progres. Każdy dzień ma dwie fazy, czyli podczas dnia mamy dwie akcje. Możemy po prostu kliknąć next i widzicie 1 na 2, czyli pierwsza akcja, wy wszyscy, którzy zostali tu rozdysponowani na daną akcję, te akcje wykonają i to właśnie zrobimy. I takich akcji na dzień jest dwie. Proszę bardzo, 15 tasty meal, znaleźliśmy jakieś pożywienie o różnej, że tak powiem, o, znaleźć też poduszkę, o różnej, nazwijmy to, jakości. No i potem oczywiście wzrasta depresja. Następnie mamy tutaj, proszę bardzo, użyliśmy wszystkich tutaj surowców, żeby zacząć kraftować ognisko. Oh yeah, udało mi się to wykraftować mega szybko, ponieważ to jest tutorialowe, prawda? Więc teraz mamy już zrobione ognisko, gdzie wszyscy będą mogli ze sobą rozmawiać. Czyli jak się będziemy zbierać kogoś wokół tutaj tego ogniska, to będzie tym ludziom spadała depresja, w zależności od tego, jak mają rozwinięty statystykę pod tytułem... O Boże, to ta związana z rozmowami. Nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywała. Okej, mamy również coś nowego do wynalezienia, czyli shelter, schron. Będziemy tutaj... A, w shelter, czyli w schronie będziemy mogli po prostu regenerować swoje zmęczenie. Okej, no to jest coś, co właśnie widzicie, wzrosło nam naszym postaciom. One również jakby, jak wykonują czynności razem, to też jest ważne, czy ludzie, których wysyłamy razem na dany... aktywność, lubią się. Im bardziej się lubią, to zobaczcie, tym więcej zdobywają jeszcze punktów punktów związanych z lubieniem się nawzajem, czyli po prostu ich relacje będą się poprawiać. Czasami się będą pogarszać, będą się kłócić. No ale to właśnie też trzeba patrzeć na dobór ludzi. Okej, czyli to były podstawy. Teraz gra nam mówi, żebyśmy wybrali nową recepturę w Crafting Station. Okej, no więc zróbmy to. Tak, polećmy do Crafting Station. Aha, to z crafting recipe, ale teraz, no tak, sleeping area, zgadza się, proszę bardzo, mamy 6 lin, potrzeba nam tylko 5, 10 drewna i 1 poduszka, proszę bardzo, okej. To jest teraz rzecz, którą będziemy craftować. Crafting jest bardzo ważny w tej grze, ponieważ daje nam zupełnie nowe możliwości wykonywania akcji, które możemy zrobić w naszym obozie. Oczywiście nasi ludzie muszą jeść i muszą pić. Jedzenie wygląda tak, że ma swój pasek. Na szczęście, po prostu inaczej to wygląda, jeśli chodzi o wodę. Właśnie wam pokażę, jak to wygląda z wodą, ponieważ mamy tutaj zbiornik z wodą i każda osoba codziennie zużywa po prostu jedną porcję wody, tak? Zawsze, nie ma to, że ktoś może nie pić wody jednego dnia. Ale możemy zwiększać ten poziom wody, zamieniając, proszę bardzo, owoce na wodę. I każdy owoc to jest od 3 do 5 punktów wody, nazwijmy tak, porcji wody. Więc ja zamieniłem wszystkie owoce na wodę, ponieważ woda jest ważna. Czyli wiadomo, że każdego dnia będzie mi ta wartość zmniejszała się o 8. Chyba, że ktoś umrze, wtedy będzie mniejsze zużycie wody. I jeśli nasza, że tak powiem, ilość wody osiągnie stan pusty, czyli 0, wszyscy zginą i będzie prawdopodobnie game over.
I tu nam jeszcze gra podpowiada, że możemy posadzić osoby właśnie przy ognisku, żeby zmniejszyć ich depresję. No i teraz musimy to zrobić, mimo że wcale teoretycznie czuję, że nie musielibyśmy. No ale dobra, zróbmy dokładnie to, co nam gra każe. Zobaczmy, kto ma największy poziom depresji. Akurat depresji najwięcej ma Yuri. Nie będzie przeglądał tego, nie będzie sprawdzał nowych rzeczy, nie będzie znajdował w samolocie, ale niech będzie. Proszę bardzo, posadzimy Yuriego. No i może byśmy na przykład posadzili Ilianę, ponieważ to jest jego córka, tak? Dobrze pamiętam? A to jest jego żona, czyli powinni mieć dobre relacje między sobą. Zobaczycie również, to jest podsumowane zaraz to będzie nad ogniskiem. Tu nam również gra mówi, że czasami możemy użyć różne przedmioty, które znajdziemy po drodze, użyć na bohaterach. I wtedy te różne przedmioty mogą dawać nam różne opcje i różne benefity. Na przykład, zobaczcie, mamy prawie 5 serduszek, czyli maksymalną wartość, czyli oni bardzo dobrze się lubią, bardzo dobrze się dogadują, chociaż discussion nazywa się ta statystyka. Tylko Yuri ma tylko 18 punktów, jeśli chodzi o discussion. Dobra, użyjmy tego. Użyjmy przedmiotu na Yurim, ponieważ możemy użyć coffee cupa. Widzicie, zmniejszy nam zmęczenie i depresję o 10%. Ok, klikamy. Jebudu. Yuri napił się kawy, od razu jest mu lepiej. Ma tylko 2% zmęczenia i 21% depresji, więc sobie resztę po prostu zrzuci, spędzając czas przy ognisku. Nie zapominaj używać specjalnych przedmiotów. Okej, a teraz okazało się, że odnaleźliśmy nowy teren. Widzicie, mam tu jedyneczkę zaznaczoną. Musimy zobaczyć, o co chodzi i co znajdziemy w danym miejscu na mapie. I zobaczycie teraz, jak wygląda eksploracja mapy i co się może dziać. Idziemy, gdzie jest wykrzyknik. Jebudu. No i teraz, proszę bardzo, jeśli odblokowujemy nowy teren, możemy je zawsze odwiedzić. W dowolnym momencie gry możemy odwiedzić dane miejsce. W każdym miejscu, czyli w każdym takim kwadraciku jest jeden obiekt, z którym możemy wejść w interakcję, tak? Czasami możemy być zaatakowani przez jakieś bestie, więc ważny jest poziom statystyki, który nazywa się stealth. Czyli im bardziej skryta jest dana postać, tym mniej będzie i mniejsza szansa na to, że zaatakuje ją jakaś bestia. Okej. Okay. Zobaczmy, co my tu znaleźliśmy. Za każdym razem, kiedy będziemy grali, to różne przedmioty będą w różnych miejscach porzucane na tej mapie, więc to jest jeden segment randomizacji gry. Różne przedmioty w różnych sekcjach mapy, więc nie zawsze eksploracja będzie wyglądać tak samo, mimo że jakby, no widzicie, miejsce ogniska jest zawsze to samo, kierunek jest zawsze ten sam, ale możemy różne rzeczy eksplorować, możemy w różne iść miejsca, możemy na przykład stwierdzić, że raz pójdziemy dookoła jak najszybciej, drugi raz, że będziemy dokładnie eksplorować jak chcemy, tak możemy się w to bawić. Proszę bardzo, Fisherman Basket. Teraz możemy przejrzeć, co jest w środku, możemy zrobić inspect, mamy opis, jeżeli są jakieś efekty, będziemy mieli napisane, jakie możemy mieć efekty z danej czynności, więc zobaczmy, co jest w koszyku jakiegoś Fishermana, czyli wędkarza. No i teraz ważne są trzy statystyki: fighting, stealth i scavenging, czyli fighting odpowiada za to, jak dobrze nam pójdzie i jak mało dostaniemy obrażeń podczas walki z bestią. Stealth daje nam procent szansy na to, że unikniemy walki. Scavenging daje nam procent szans na to, że znajdziemy lepsze przedmioty, tak? Czyli im większy scavenging, tym lepsze przedmioty. Więc jak widzicie, Julia jest idealna do walki i do stealthu. Jest duża szansa na to, że nie zaatakuje ją nic, a jak ją zaatakuje, to ona sobie z tym poradzi. Kompletnie odwrotnie jest z Yurim. On ma bardzo niski stealth i dużo obrażeń dostanie, jeżeli będzie z czymś walczył. No, Alejandro jest tak średnio, tu ma duży stealth, Iliana, ale całą resztę ma nisko, więc dobrze byłoby stworzyć albo skupić się w jakiejś postaci na tym, żeby te trzy, fighting, stealth i scavenging, były wysoko razem, prawda? Więc na przykład, jeżeli ważne jest dla nas to, żebyśmy zebrali dużo rzeczy, powinniśmy wysłać kogoś, kto mimo wszystko ma duży scavenging, trudno prawdopodobnie dostanie w łeb. Albo kogoś bardzo wypośrodkowanego na przykład, tak? 50% na to, że... 43% na to, że się uda. Więc wybierzmy w tym momencie jednak Julię, żebyśmy mieli większy sukces, ale mały scavenging. Zobaczycie, czym będzie się to różniło. Weźmiemy sobie Julię. Proszę bardzo, Julia na początku jest skill check, stealth. Jest sukces, więc nic nas nie zaatakowało. Ale prawie żeśmy zemdleli od smrodu, który wydziela się z tego koszyka. Niemniej jednak znaleźliśmy kosz. Mamy plus jeden punkt do scavenging, znaleźliśmy 4 ryby i jedną przynętę. Okej, i to jest wszystko, co mogliśmy w tej lokacji zrobić, więc możemy wrócić do obozowiska. I tak właśnie wygląda, moi drodzy, eksploracja. Czyli możemy znowu wybrać kolejne miejsce do eksploracji, akurat mamy tylko jedno to, więc super, niech będzie. I tak by wybrało to losowo. I cóż, wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy, więc klikamy next. No i teraz, proszę bardzo, kolejna seria. O, mamy, proszę bardzo, tutaj kolejny punkt do
craftingu, proszę bardzo, zmęczenie rośnie, zawsze możemy to wszystko przyspieszyć, okej, relacja jest git. Tutaj mamy tylko i wyłącznie teraz Jacoba, który zajmuje się, czyli Kuba rozpruwacz, zajmuje się pozyskiwaniem nowej wiedzy, depresja spadła, proszę bardzo, nie są już zmęczeni. A new trade, proszę bardzo, i czasami losowo pojawiają się nowe traity, nowe jakby cechy naszej postaci. W tym przypadku jest to gymnast. Agility skill progresses faster, czyli jeżeli będzie coś, jakaś czynność związana z zwinnością, to zwinność będzie się rozwijać dwukrotnie szybciej. Bardzo spoko, też warto, żeby o takich rzeczach pamiętać. No i mamy jeszcze eksplorację. Wydaje mi się, że 3 osoby do eksploracji to jest za dużo, ale wydaje mi się, że na początku warto tylko inwestować, wysyłać tam tylko i wyłącznie, jak ona się nazywa, Alicję. Ponieważ zobaczycie, po prostu ona ma bardzo dużo do eksploracji, więc nie musimy wysyłać całej ekipy i ta ekipa może robić co innego. No i właśnie, zawsze pod koniec dnia jest kolejny element randomizujący, historia. Zawsze te dialogi będą wyglądać inaczej. W sensie, oczywiście jest jakaś pula dialogów, które będą się losować, ale na przykład tu będziemy mieli historię taką, że Alejandro mówi, że okej, wszyscy, dobra robota, będzie ciężko, ja wiem, że jest ciężko, ale udało nam się znaleźć trochę jedzenia w tym cholernym samolocie. Alicja mówi, że o, jestem pewna, że znajdziemy więcej, jeśli będziemy przeszukiwać to miejsce. Bob mówi, o tak, tylko że to nam starczy tylko na kilka dni i potem już, że tak powiem, będzie pustka i będziemy musieli... I on pyta, czy ktokolwiek tu potrafi polować. Jacob oczywiście, nasz, ten, że tak powiem, lider dupków, mówi, że oczywiście, ale że ja potrafię, ale nie gołymi rękami. Więc będziemy musieli znaleźć albo wykraftować jakieś przedmioty. Na razie spróbujmy się podzielić jedzeniem. Powinniśmy codziennie jakoś racjonować te nasze żywności i wodę tak samo. No tak, każdy będzie wodę pił, mamy 3 dni bez wody, zanim umrą. Tutaj mam taką informację. 3 dni bez wody wytrzymają nasi ludzie, zanim wymrą, ale spoko, możemy robić, proszę bardzo, sok z owoców. Ta wyspa jest pełna owoców, więc na pewno coś znajdziemy. To jest bardzo dobry pomysł, żeby zbierać owoce. Proszę bardzo, co my tutaj dalej mamy? Powinniśmy spróbować... spróbować dotrzeć do dżungli. Może ktoś tam żyje, tak? Bo na razie z tego zobaczyliśmy, prawda, brzegowe, tak? Czyli coasty, czyli Boże, nabrzeża, tak? Okej, ale jeśli napadnie nas wielki tygrys, to jesteśmy martwi! Okej, jutro jest kolejny dzień, więc dobranoc wszystkim, dobranoc Alicjo i jest dyskusja. I ta dyskusja ma również różny wpływ na to, co będzie się działo z ludźmi. Na przykład może się okazać, że jakaś kłótnia zajdzie i ktoś będzie miał większą depresję. Albo na przykład ktoś z kimś będzie miał jakieś w dobrych stosunkach i nagle okaże się, że mają bonusy do czegoś. Więc to jest też element randomizujący, element losowy w tej grze. Co my tutaj mamy? Okej, każdego dnia musimy komuś... o każdej nocy oczywiście będą ze sobą rozmawiać. Będą różne dialogi, co będzie tworzyć różne eventy i różną historię. Jak widzicie, każda gra będzie różna pod tym kątem, inna. Więc teraz rozdysponować jedzenie. Zobaczycie zresztą. Dobra, bo teraz chcę wam powiedzieć, że jedzenie potrafi się psuć, ale sami zobaczycie, jak to jedzenie się psuje, więc zobaczmy. Kto ma największy głód? Jest, tutaj proszę bardzo, jak ona się nazywa, muszę pozapamiętać te wszystkie imiona. Młoda laseczka nasza potrzebuje 20%, więc możemy użyć najlepszego jedzenia, żeby miała, proszę bardzo, jak głód na 0%. Te dwie rzeczy będą powodować chorobę, tak? Czyli sickness od 0 do 3. Jak damy rybę, to będzie lekko chora, tak? Bo je surową rybę. To są rzeczy, które się potrafią psuć, to są rzeczy, które się nie psują, owoce się nie psują i to jest coś, czego jeszcze nie wiem, co to jest, ale prawdopodobnie to jest jakieś zakonserwowane jedzenie, więc tak jak było w Don't Starve. Też widzę dużo analogii do Gods Will Be Watching, tak przy okazji, ponieważ tam też zarządzaliśmy ekipą ludzi, tylko na trochę innych zasadach. Tam, no też był survival, ale chodziło o to, żeby wykonać misję, tak, kolejne, a tutaj mamy po prostu przeżyć. Dobra, 10-12% będzie dobre dla ciebie, 16% to też damy tobie lepsze jedzenie i tobie damy lepsze jedzenie. Nie mamy żadnego jedzenia, które jest popsute, to tobie damy rybę, ponieważ ty jesteś dupkiem, więc 2% choroby masz na koncie. Co możemy zrobić jeszcze? No, możemy w sumie dać też... Nie musimy ich karmić tak, żeby... Ale wiecie, im mniejszy hunger, tym mniejsze potem są jakby... Nasz głód zmniejsza również statystyki, więc trzeba jednak pilnować, żeby ten głód był jak najmniejszy, więc damy też trochę... O, proszę. Zero choroby z tego. Zero jakby negatywnych skutków, tylko 1% choroby, więc to jest spoko.
Wydaje mi się, że wszyscy są mniej więcej najedzeni. Juri tylko nie dostał tyle jedzenia, ile by chciał. Dobra, damy mu rybę, okej, wszyscy będą super najedzeni. Proszę bardzo, jest git. Klikamy next, kończymy noc i teraz mamy podsumowanie całego dnia. Fire intensity. Mamy zmniejszony procent rozpalenia ogniska. O to trzeba będzie dbać. Minus 8 sztuk wody. Jedno z moich trzech tasty mealów zdegradowane zostało do po prostu meala, czyli pożywienia. Jedno pożywienie zdegradowane zostało do ledwo konsumowalnego pożywienia, więc one będą degradować. Jest jakiś procent, oczywiście też losowy procent tych pożywień, które będą po prostu się psuć. No i podsumowanie też statystyk, które są najbardziej jakby rozwinięte, negatywnych statystyk, tak? Czyli widzimy, że w tym momencie na przykład Jacob jest zmęczony w 27%. Jeszcze to nie jest pogrubione, potem gra nam pogrubie i mówi nam: hej, zwróć uwagę na tę statystykę, wydaje mi się, że ta osoba powinna na przykład odpocząć, albo pogadać, albo cokolwiek zrobić, bo jest źle. I tak, moi drodzy, kończy się dzień w grze Dead in Bermuda. No i mamy tutaj, proszę bardzo, ostatni tutorial, ostatnie podsumowanie, że powinniśmy również opiekować się ogniem. No i że jedzenie nam się psuje. Możemy kliknąć na ognisko. Proszę bardzo, jedna sztuka drewna daje nam od 10 do 20% intensywności ognia. Proszę bardzo, trzymamy go wysoko. Nie wiem, czy 1% różni się od 99% na przykład. Czy to jest jakaś większa szansa na to, że im będzie lepiej, im większy ogień? Tego jeszcze nie wiem. Zawsze trzymałem to blisko 100%. Zobaczymy, jak będzie dalej. Także, moi drodzy, ostatnie porady. Tak, czyli mamy levelowanie, mamy automatyczny progres, jeżeli postawimy kogoś w danym miejscu, no i jeszcze tutaj skille, relacje i tak dalej, good luck and have fun. Moi drodzy, to jest właśnie Dead in Bermuda, gra, w której, jak widzicie, dowodzimy 8 śmiałkami, 8 ocalałymi i próbujemy jak najwięcej przeżyć, jak najdłużej przeżyć, jak najwięcej zeksplorować i po prostu nie dać się zabić również tym wszystkim rzeczom, które nas atakują. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Nie muszę wspominać o tym, chyba że graficznie gra prezentuje się naprawdę miodnie. Bardzo mi się podoba kreska, jest wszystko ładne, estetyczne, intuicyjne, bardzo ładnie zaprojektowane. Trochę mi to przypomina planszówkę, kurczę, Ignacego Trzewiczka. Boże, ona nazywała się Robinson Crusoe. No właśnie, też a propos, prawda, jednego rozbitka na wyspie. Jak znacie planszówkę, to prawdopodobnie może kojarzycie, że bardzo podobne motywy, bardzo też ładnie wydana gra. Polska gra, oczywiście, polska planszówka. Muzyka w tle jest bardzo taka relaksacyjna, przyjemna, w ogóle nie razi, bardzo mi się miło grało ją słuchając, więc muzycznie, graficznie naprawdę bardzo spoko. Widzę, że mechanika jest też bardzo, jest dość ciekawa. No wiadomo, że to jest, że w każdym survivalu będzie zbieranie surowców, będzie dbanie o statystyki, ale tutaj widzę, że również jest historia, jest element trochę psychologiczny, element psychologiczny, chodzi mi o relacje pomiędzy tymi członkami, że musimy dbać o wszystkich naraz, a nie tylko o jedną osobę. Jest dużo statystyk, jest dużo fajnych elementów RPG-owych, no i każda gra będzie wyglądać inaczej, pomimo że zawsze będziemy mieli 8 tych samych ludzi, zawsze będziemy mieli ten sam początek niemal, że będziemy mieli dokładnie, prawdopodobnie taką samą kolejność rzeczy, które będziemy mogli craftować, choć prawdopodobnie, jeżeli będziemy dużo inwestować tutaj w ser, czyli w library, to będziemy mieli szybciej będziemy odnajdywać nowe receptury, niż będziemy mogli je, przygotować, więc być może to będzie jakaś losowość w tym. Ale no to są rzeczy, które są liniowe, ale jest tutaj naprawdę dużo elementów również dających randomizację i losowość, więc moi drodzy, jeśli film wam się podobał, zostawcie lajka. Ja będę z tego robił serię, więc jeżeli chcielibyście spytać jeszcze o coś, bo jakiś aspekt was zainteresował, albo o czymś zapomniałem wspomnieć, piszcie w komentarzach, chętnie z wami o grze pogadam, bo naprawdę ja jestem serio wciągnięty. Lubię gry, które mają zarządzanie przedmiotami, zarządzanie ludźmi, statystyki, zabawę w eksplorację i ogólnie survivale, to też jest moja, jakby mój, jeden z moich ulubionych gatunków, więc ja na pewno postaram się dokończyć tę grę jak najdalej się da, chyba że rzeczywiście stwierdzicie, że jest nudna, wam się nie podoba i w ogóle Staszek zmień serię, bo ile można patrzeć na to samo, ona nie jest fajna, spada i w ogóle kupimy sobie i zagramy. Spoko, jak się okaże, że rzeczywiście się już nie ogląda, możemy przerwać serię w dowolnym momencie, ale moi drodzy, pamiętajcie również śledzić harmonogram, sprawdzać, jakie gry obecnie ogrywam. Mam nadzieję, że znajdziecie coś, że każdy z was znajdzie sobie coś jeszcze dla siebie. Ja wam pięknie dziękuję. Żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku, już niebawem z Dead in Bermuda. Wielka piona, trzymajcie się, cześć!